Szanowni Państwo, w powodzi codziennych informacji i dezinformacji powoli zaciera się wydarzenie niezwykłe. Usunięcie z lektur szkolnych pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Porównać je można do wyrzucenia ze szkół brytyjskich Szekspira, z niemieckich Goethego, z rosyjskich Puszkina, z tym, że nikomu w Anglii, Niemczech i Rosji taki pomysł by nawet się nie przyśnił. A pani Szumilas? się przyśnił, objawił się w gabinecie ministerialnym. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że Szumilas Krystyna jest ministrem edukacji w państwie Tuska. Przypomina się pieśń marszowa z czasów Bieruta Szumi koła las, czy to jawa czy sen? No właśnie, czy to jawa czy sen, że ten Szumilas minister może drastycznie niszczyć polską oświatę i mało kogo to obchodzi. Poza ograniczeniem lektur obowiązkowych dziełem Szumilas jest y, totalny bałagan z przedszkolakami, z sześciolatkami, prawda, podręcznikami, y, zaniżanie poziomu w ogóle wszystkich przedmiotów, parcelacja szkół, likwidacja historii Polski przed rokiem y, w, w liceach, czystka wśród nauczycieli. No Tak radykalna akcja demolki szkolnictwa nie może naturalnie być projektem samego yy, ministra. Ktoś w rodzaju prezesa Rady Ministrów musi ją w tym inspirować i utwierdzać. Biblioteki szkolne też się likwiduje, co jest logiczne. Skoro książki są niepotrzebne, po co trzymać je na zakurzonych półkach? Wystarczy elementarz a la makota, bo lek ma kaca, donek ma tole. Wicek ma dług, stefek ma bzika, no i tym podobne. Kiedy najmłodsze dziś roczniki szkolne za 10 lat osiągną wiek maturalny, będą dokładnie spełniać kryteria generalnego gubernatora Hansa Franka, czytać proste zdania i liczyć do 50, bo więcej Polakom jest niepotrzebne. Symbolem złowrogiej akcji niszczenia polskiej oświaty jest jednak sprawa pana Tadeusza. Pisze o tym w gazecie polskiej Jarosław Marek Rinkiewicz. Tak, to jest najważniejsza polska książka, taka, w której został odczytany, a zarazem ustanowiony na wieki sens polskiego istnienia. Wyrzucenie pana Tadeusza ze szkół jest więc aktem zdrady narodowej. Zdrada ojczyzny jest czymś karalnym, a zatem ci, którzy podjęli tę decyzję, Powinni zostać odszukani, ujęci, postawieni przed sądem i osądzeni. Kara powinna być surowa i przykładna, żeby już nigdy nikomu podobny pomysł nie przyszedł do głowy. Teraz mamy w naszych dziejach taką epokę, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Pojawili się w Polsce ludzie, którzy chcą, żeby Polski nie było. I żeby Polacy dobrowolnie wyrzekli się swojej narodowości. Żeby nie wiedzieli kim są i po co istnieją. Koniec tego pięknego, niezwykłego cytatu. Słuchajcie, rodacy poety Jarosława Marka Rimkiewicza pięknie mówi, mądrze prawi. A Towarzystwo Patriotyczne zaprasza wszystkich, komu bliskie są te sprawy, na wiec, na wiec 17 października o godzinie 15 przy pomniku Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Proszę Państwa, zapowiedzieli obecność w tym wieczu właśnie Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Wencel, Leszek Długosz, Marcin Hałaś, Marcin Wolski, Krzysztof Keller, Adrian Sienkowski, Przemysław Dakowicz. To poeci, a również aktorzy Anna Chodakowska, Halina Łabonarska, Jerzy Zelnik, Halina Rowicka, Krzysztof Kalczyński, Iwona Biernacka, Jan Kulczycki, Maciej Rajzacher. No słowo wstępne, jako wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego wygłosi nam Rafał Ziemkiewicz, a ja będę prowadził rodzaj takiej konferencjerki, nazwijmy to, która w gruncie rzeczy nie jest potrzebna. Poeci będą mówić swoje wiersze, a aktorzy będą recytować fragmenty wielkiej narodowej poezji, w tym głównie Adama Mickiewicza. Bądźcie z nami, przyjdźcie na Wiec, na Wiec przeciwko barbarzyństwu, które zalęgło się w polskiej edukacji i w polskiej kulturze. Dziękuję.